dobry Państwu. Otwieram obrady trzeciej sesji Rady Misji w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że brakuje dwóch radnych. Ma 15, a więc możemy przeprowadzić prawomocne obrady, podejmować uchwały. Witam serdecznie na obradę dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorzewskiego. Witam zastępcę pana Grzegorzewskiego. Witam panią skarbnik Martę Koreśnik. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu Koszyckiego pana Dariusza Berzowskiego. Witam serdecznie radnego Powiatu Koszyckiego pana Wiesława Lewiodę. Witam serdecznie Piotr Ciebie, wieloletniego przewodniczącego Rady Poprzedniej Kadencji. Witam pana Andrzeja Kulesza, dyrektora ZUK-u. Witam dyrektorów placówek oświatowych w osobach. Panie dyrektor przedszkola, pan Jerzbieta Sekła, serdecznie witam. Panie dyrektor zespołu szkół, panie Aleksandra Czernowska, witam serdecznie. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej w Bukowie, panią Reginę Poch. Również miło mi, że jest z nami pani dyrektor biblioteki, pani Bożena Wróżczak. Pani dyrektor OPS-u, pani Iwona Pietrzyk. Witam pana dyrektora Pogisów, gospodarza tego obiektu, pana Felicja Koszczaka. Witam was, szanowni radni. Witam sołtysów. Witam panią sekretarz, pana Krzysztofa, panią Kamilę. Witam jeszcze pani kierownik Magdę. Były takie serdeczne. Na wszystko było za panu dyrektora Krzysztofa. Witam serdecznie. Witam pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach trzeciej sesji. Proszę bardzo, szanowni radni, o zalogowanie się. A więc uprawnionych wszystkich radnych 15 obecnych jest 13 radnych. Tak jak powiedziałem, możemy przeprowadzać prawomocne obrady. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są jeszcze jakieś wnioski o uzupełnienie porządku obrad? Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, zwracam się z prośbą o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o uchwałę 3/21/18. Tutaj z Wysoką Radą tą uchwałę przedyskutowaliśmy dużo wcześniej. W związku z tym bardzo proszę o wprowadzenie tej uchwały do dzisiejszego porządku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto za przyjęciem tej dodatkowej uchwały do porządku obrad, proszę o przegłosowanie. Przyjęliśmy porządek obrad pozostawiony o ten, ale teraz musimy jeszcze przegłosować całość porządku obrad. Kto jest za przyjęciem tego porządku, proszę jeszcze raz o głosowanie. Proszę o ten projekt uchwały, który jest pan burmistrz.
Kto jest za przyjęciem, proszę ze względów technicznych, proszę przegłosować poprzez podniesienie ręki. Nawet jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o przyjęciu porządku obrad poszerzoną o ten projekt uchwały wniesiony przez pana burmistrza. Protokół z poprzedniej sesji drugiej był do oglądu, nie otrzymałem żadnych uwag, a więc przyjmujemy ten porządek, ten protokół bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorzowskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Ministrów. Bardzo proszę panie burmistrza. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, szanowni goście. Ostatnia sesja Rady Miejskich odbyła się miesiąc temu. Chciałbym państwu przedstawić, co w międzyczasie się wydarzyło i co było realizowane. Pierwsza rzecz, inwestycje. Doskonale tutaj państwo sobie zdajecie sprawę, że realizujemy inwestycje dwuletnią, kanalizacja miejscowości Świerczyna i miejscowości Bukowo. Miejscowość Świerczyna została skanalizowana w tym roku, obecnie w miejscowości Bukowo są prowadzone roboty kanalizacyjne. Ta inwestycja ma być ukończona w marcu następnego roku 2019. Obecnie stan zaawansowania robót jest taki, że nie widzę zagrożenia wykonania tego terminu. Wykonawca jeszcze dodatkowo obiecał, że dodatkowe brygady tutaj rzuci na tą miejscowość, tak aby to w miarę sprawnie było realizowane. Również, szanowni państwo, chcę państwu również przypomnieć, że zgodnie z tą, w ramach tej jednej umowy z Urzędem Marszałkowskim realizowaną kanalizacja Świerczyny i Bukowo, realizujemy również modernizację 14 ujęć wody na terenie gminy Polanów. Jest to modernizacja ujęć wody 14 kosztować ma 1 000 000 zł. Obecnie zrealizowaliśmy i wykonane zostało 4 modernizacje w miejscowości Domachowo, Bukowo, Świerczyna i Cetur. Dodatkowo jeszcze Zakład Usług Komunalnych, szanowni państwo, montuje w ramach swoich nakładów sterowanie kablami z hydrofornią i pompami. Średnio liczymy, że modernizacja jednego ujęcia wody przy środkach tutaj Urzędu Marszałkowskiego unijnych i tutaj nakładów Zakładu Usług Komunalnych będzie to kwota około 100 tysięcy złotych na ujęcie. Zostało nam jeszcze 10, ale te studnie będą realizowane w roku 2019. Szanowni państwo, również chcę państwa poinformować, że zrealizowaliśmy odcinek drogi na ulicy Zacisze wspólnie z Nadleśnictwem Polanów. Z tego miejsca chciałbym tutaj podziękować panu nadleśniczemu Jackowi Dodysowi oraz tutaj naszemu radnemu, panu przewodniczącemu Danielowi Wernerowi, za to, że mogliśmy otrzymać dofinansowanie 100 tysięcy złotych. Nasz udział 25 tysięcy złotych. Ponad 200 metrów zostało wykonanych. Jest to pierwszy etap modernizacji tej ulicy Zaciszy. Również zakończone zostały inwestycje na drogach wojewódzkich i bardzo się z tego cieszę, że w miejscowości Kościernica, całe przejście przez miejscowość Kościernica została już odebrana. Została wykonana inwestycja w wysokości 4 300 000 zł. Jest to bardzo duży nakład, ale ta miejscowość zupełnie zmieniła swój wygląd. Bardzo się z tego cieszę. Jest to trzeci etap. Dwa wcześniejsze etapy realizowaliśmy dwa lata temu. Tak również jest to tam nasz udział gminy Polanów w tym przedsięwzięciu. Również na drodze wojewódzkiej od kierunku tej chatki Puchatka przy basenie Polanowskim w kierunku Rzeczycy również został położony dywan asfaltowy przez zarząd wojewódzkich na kwotę 1 000 000 zł. Prace zostały wykonane, zostały również zamontowane bariery energochłonne, tak żeby tutaj na tych zboczach ewentualnie kierowcy czuli się bezpieczni. Również miło mi, szanowni państwo, poinformować, że realizowana inwestycja, budowa centrum przesiadkowego i budowa ścieżek rowerowych
ruszyła. Centrum przesiadkowe właściwie dzisiaj jest już tutaj takie dopieszczane i zamykamy te centrum przesiadkowe dodatkowymi szybami. Obecnie trwają prace i dzisiaj możecie Państwo to zobaczyć, że część tej konstrukcji została pięknie zabudowana szybami, ale również ruszyły prace w ramach budowy ścieżek rowerowych od miejscowości Jacinki w kierunku Polanowa. Firma tutaj pana Płatka z Polanowa realizuje tą część umowy i również druga część od centrum przesiadkowego w kierunku Rzeczycy. Również ta sama firma będzie realizowała w następnym roku. Myślę, że tutaj zagrożenia nie ma. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że jest to inwestycja, która jest dofinansowana w 85% przez Urząd Marszałkowski w ramach Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego. Tutaj niewielki udział nasz własny. Cieszę się, że tak się to stało i możemy tutaj przy niewielkich nakładach zrealizować te inwestycje, które będą służyły mieszkańcom, gościom, którzy będą tutaj przebywać na terenie gminy Polanów. Szanowni Państwo, również chciałbym tutaj Państwa poinformować, że w międzyczasie prowadziliśmy rozmowy z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, o której tutaj rozmawiałem. Sprawa odpadów komunalnych jest obecnie bardzo gorąca. Jeżeli Państwo tutaj się tym interesują, na stronie samorządowej polecam artykuły, które w dniu wczorajszym się ukazały, gdzie opisują sytuację właśnie przedsiębiorstw, które zajmują się gospodarką odpadami. W miesiącu lipcu ustawodawca wprowadził zmianę ustawy o podatkach i składowaniu odpadów, jednocześnie podnosząc opłatę składową, którą firmy tutaj odbioru odpadów muszą płacić do urzędów marszałkowskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Szanowni Państwo, odpady komunalne, które są segregowane w frakcje nadsitowe, zostają również zbywane przez firmy komunalne do spalarni czy do cementowni. Do tej pory było tak, że odbiorcy za te odpady płacili. W tej chwili sytuacja się zupełnie odwróciła na tym rynku odpadowym, że w tej chwili to firmy, które zbywają, muszą płacić za odbiór odpadów. W tej chwili tona odpadów w frakcji nadsitowej to jest 300 zł za tonę plus oczywiście dowiezienie. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo? Dlatego to mówię, że w związku z tym można się spodziewać odnośnie ruchów cenowych dotyczących odpadów na terenie gminy Polanów. My w tej chwili mamy stawkę 12 zł od osoby, segregowane odpady, 18 niesegregowane. Jeżeli tutaj ta sytuacja tak się utrzyma, to no niestety, ale tutaj będę proponował Wysokiej Radzie wzrost stawek za opłaty komunalne i tutaj szacujemy, że to może być kwota od 15 do 16 zł za osobę segregowaną. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Zobaczymy, jeżeli firmy komunalne z sobą się nie porozumieją dotyczącym odpadów, frakcji i opłat za odbiór tych odpadów, no to myślę, że tutaj przed nami trudna decyzja. Iż, Szanowni Państwo, również jesteście świadkami również dyskusji na temat cen energii elektrycznej, która w tej chwili się toczy. Czy będzie podwyżka, czy nie? Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że nasze firmy, zakłady, urząd podpisały już dużo wcześniej. Zostaliśmy zmuszeni do tego, do podpisania umów na wyższe dostawy energii od 30 do 60%. Czy będzie można z tego zapewnić pana premiera, że będzie to wszystko cofnięte? Na przykład zakład komunalny musiał podpisać umowę już 2 miesiące temu, został zmuszony. Proszę Państwa, odnośnie wzrostu cen energii. Jeżeli uda to się odwrócić, co się z tym wiąże? No oczywiście wzrost energia to jest czynnik energokosztowy, tak? I poza tym również mogą być pewne rzeczy, które tutaj naszych mieszkańców mogą dotknąć. Będziemy to monitorować i tutaj dbać o to, żeby
jak w najniższym stopniu tutaj ten wzrost energii, jeżeli taki nie zostanie cofnięty, tutaj dotknie. Chcę również Państwu powiedzieć, że w międzyczasie podpisałem, odwiedził mnie pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Tomasz Kozerek. Podpisaliśmy umowę na rewitalizację centrum Polanowa, tutaj centrum Polanowa, na kwotę dofinansowania 3,5 miliona złotych, czyli ta umowa jest zabezpieczone środki finansowe i będziemy te centrum Polanowa rewitalizować. Będziemy przygotowywać się do tego przetargu. To jest trudna, bardzo trudna rzecz. Myślę, że tutaj z tym zasobem ludzkim, którym dysponujemy w urzędzie, postaramy się to wszystko przygotować. Chcę również Państwu powiedzieć, że również podpisałem umowę, aneks na budowę rynku. Mój rynek, taki program jest również w ramach obszarów wiejskich. To jest budowa profesjonalnego targowiska na terenie gminy Polanów na ulicy Stawnej. Tutaj przy tutaj naszym tym dużym parkingu jest tam zaprojektowany, na to mamy 1 000 000 złotych dofinansowania. Szacujemy, że takie profesjonalne targowisko koszt około 1 600 000 złotych. Taki jest złożony wniosek. Jeżeli uda nam się te wszystkie rzeczy tutaj w najbliższym czasie przeprowadzić, no to będziemy tutaj to realizować. Oczywiście wszystko zależy od możliwości finansowych gminy i tutaj na pewno w paru zdaniach również, jeżeli będziemy wspomnę o budżecie, to będę również mówił. Ten okres, Szanowni Państwo, to również okres taki przedświąteczny. Mieliśmy dwa bardzo miłe spotkania. Mikołajki małego i dużego przedszkolaka. Chcę podziękować Pani Elżbiecie Cekulę i pracownikom przedszkola za organizację tego przedsięwzięcia, ale również zagrodę świętego Mikołaja. Sporo najmłodszych mieszkańców gminy Polanów odwiedziło te dwa spotkania, również dorosłych, z tego bardzo się cieszę. Również chciałbym podziękować za zaproszenia na w tym okresie przedświątecznym na Wigilię, które odbyły się w Strażnicy w Żydowie, w Polanowie i w Wigiliu. Bardzo serdecznie dziękuję. Co Panie Burmistrzu? Przystępujemy do realizacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok. I bardzo proszę jeszcze raz o zabranie głosu Pana Burmistrza celem przedbliżenia uchwały budżetowej. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych rzeczy i dokumentów, które będzie decydować, jak będziemy tutaj się rozwijać i co będziemy realizować, jest budżet gminy Polanów. O tym tutaj z Wysoką Radą na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rozmawialiśmy. Taki dokument został opracowany jeszcze w poprzedniej kadencji. 15 listopada w ustawowym terminie złożyłem dokumenty do Biura Rady, ale również przekazałem je do Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu nadzoru nad finansami samorządowymi, która jest gremium. Regionalna Izba w stosunku do tego dokumentu wydała stosowną opinię. Wszyscy tutaj, już wszyscy koleżanki i koledzy otrzymali właśnie dokumenty dotyczące projektu budżetu z częściami opisowymi w załącznikach pod 1 w części dochodowej naszego budżetu, załącznik numer 2 w części wydatkowej, ale również w 11 pozostałych załącznikach jest szczegółowo opisane kwoty dochodowe, jak i rozrachunkowe. Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, bo budżet to tak jak budżet domowy, żeby można było cokolwiek wydać, to trzeba najpierw mieć co wydawać, a gmina bazuje właśnie na dochodach, subwencjach, dotacjach, środkach celowych i na podstawie tych dochodów, które można w miarę precyzyjnie określić, staraliśmy się to wspólnie z panią skarbnik tak ten budżet zorganizować, żeby spełniał wszystkie wymagania
ustawowe dotyczące budżetu, ale również był dla finansów budżetu gminy bezpieczny. Z doświadczenia, Szanowni Państwo, wiem, że każdy budżet, który zostaje uchwalony, za parę dni on jest już nieaktualny, bo wchodzą dodatkowe rzeczy, które trzeba będzie realizować. Myślę, że to, co zaproponowaliśmy, jest realne do wykonania. Państwo również w tej części opisanej zauważyliście, że jest to budżet deficytowy, czyli będziemy musieli bardzo mocno przyglądać się naszym wydatkom, tak, i również szukać dodatkowych dochodów. I myślę, że tutaj parę pomysłów, które tutaj Państwu przedstawiłem na ostatnim spotkaniu przy komisji, będziemy się starali pomału wcierać w życie. Proszę Państwa, w załączniku numer 10 to, co gminę najbardziej interesuje, to oczywiście są wydatki inwestycyjne. Proszę zwrócić uwagę, w tym załączniku naprawdę pokazuje się zacna kwota wydatków inwestycyjnych. Również tutaj prosiłem tutaj Wysoką Radę o to, że również w autopoprawkach będę starał się również wprowadzić pewne rzeczy, żebyśmy mogli się przygotować do pewnych rzeczy, które będą nas czekały w 2019 roku. I proszę Państwa, co nas może czekać? Jeszcze w miesiącu październiku, w końcu miesiąca października, ukazała się lista rankingowa dotycząca dróg powiatowych i dróg gminnych. Składaliśmy w poprzedniej kadencji na remont drogi ulicy Różanej. Jesteśmy w liście rankingowej umieszczeni w pozycji, która pozwala na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jest to program, Narodowy Program Rozbudowy Dróg Lokalnych, który kończy się w tym roku, a zaczyna się w roku 2019 już nowy program. I w związku z tym będziemy czekać, jak to wszystko się nam tutaj potoczy. Dlatego też musimy pamiętać, bo tego w budżecie my też nie mamy. Jest to kwota ponad 2 miliony złotych, 2 miliony 180 tysięcy. To jest kwota tego przedsięwzięcia, gdzie zakłada budowę drogi, budowę oświetlenia, budowę chodników, ale również odwodnienia tej drogi jako niezbędny element. Czyli tutaj ze środków własnych, na podstawie tylko złożonego wniosku, musimy zabezpieczyć, gdyby to się utrzymało, kwotę 1 180 000 złotych. Myślę, że w miesiącu styczniu będzie wszystko wiadomo, jak to wszystko się potoczy i jakie będą zasady dofinansowania, bo ten program dopiero tutaj ruszy. Kiedy byłem w Szczecinie i rozmawiałem z urzędnikami, którzy się tym programem zajmują, i powiedzieli, że pan wojewoda do końca miesiąca stycznia powinien podjąć ostateczną decyzję. I myślę, że tutaj jest to duża nadzieja na to, żebyśmy to mogli zrealizować. Druga rzecz, Szanowni Państwo, to jest inwestycja powiatowa, która ma być realizowana z Tertunia przez Rosochę do Polanowa. Kwota prawie 11 milionów złotych z dofinansowaniem obecnie 3 miliony, czyli 7, 8 prawie milionów trzeba by było mieć środków własnych. Nie wiem, czy powiat tyle zabezpieczy na realizację tego przedsięwzięcia, ale gdyby zmieniły się zasady dofinansowania tego przedsięwzięcia i tak jak w programie i wytycznych tego programu jest, że można otrzymać 80%, to myślę, że wtedy jest realna szansa na to, żebyśmy mogli tę inwestycję drogową wspólnie z powiatem zrealizować. Szanowni Państwo, mówi się o dużych środkach, które mogą być skierowane na drogi. W związku z tym na spotkaniu z Wysoką Radą proponowałem, że zaproponuję również w autopoprawkach pewne zmiany. Autopoprawki mają to do siebie, że nie zmieniają kwoty budżetu, a są tylko przesunięciami między poszczególnymi działami. I to, co tutaj w Wysokiej Radzie chciałbym zaproponować, to jest przede wszystkim
chcielibyśmy mocno ruszyć z gazyfikacją pola Nowa. Państwo zauważyliście, że na ulicy Przetorze została wykonana cała inwestycja dotycząca gazu skroplonego i z tej wielkiej butli na teren Polanowa będą rozprowadzony gaz. Jedna ścieżka już jest zapalona, dlatego że czerpie już z tego zasilania firma Macet. I tutaj po rozmowie z panem Rundem Maciągą odnośnie jak to wszystko kosztowo wygląda, 30% płaci mniej niż w stosunku do oleju napędowego, który tutaj obecnie używa. W związku z tym chcemy opracować dokumentację na przejście z kotłowni olejowych na gazową i obejmować to będzie nasz żłobek w Polanowie, będzie obejmować tutaj szkołę na Gradowych Wzgórzach, będzie obejmować to noc i bibliotekę, będzie to obejmować remizę Straży Pożarnej w Polanowie. Ale również, Szanowni Państwo, chcielibyśmy wykonać dokumentację na przedszkole, tutaj na kotłownię gazową przedszkolu oraz szkołę podstawową przy ulicy Wolności. Również zaprojektować tą kotłownię przy szkole podstawowej. Z tej przyczyny, że mieliśmy w tamtym roku poważną awarię całego systemu cieplnego. Te rury ciepłownicze, które są w ziemi, są w fatalnym stanie i tutaj szybko, jeżeli tego szybko nie zrealizujemy, Szanowni Państwo, to można się spodziewać, że te awarie mogą postępować. To jest byłby pierwszy etap, który nie chcielibyśmy tej dokumentacji wykonać. Tutaj w projekcie budżetu proponuję, aby na to zabezpieczyć kwotę 100 tysięcy złotych. Jest to pierwszy etap. Proszę Państwa, jeżeli to, o czym mówię, będzie realizowane, to mieszkańcy Polanowa będą mieli szansę na to, aby również przyłączyć się do sieci gazowej i ogrzewać swoje mieszkania gazem. Myślę, że tutaj zainteresowanie byłoby spore. Między innymi z paru powodów. Tutaj na pewno jest to tańsze niż olej. Na pewno jest to wygoda. No, która na pewno trochę będzie kosztować, ale tutaj nie mamy innego wyjścia, jeżeli mówimy tutaj o smogu, ta, która obowiązuje o opłatach emisji tutaj do atmosfery, które będą bez przerwy podniesione, no to tutaj to wychodzimy na to zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Polanowa. Jeżeli to się uda zrobić, myślę, że tutaj to nie jest inwestycja, którą się robi przez rok. Same opracowanie dokumentacji, poprowadzenie uzgodnień, to myślę cały rok, cała dokumentacja tutaj rozprowadzenia tej sieci, w następnym roku ewentualne wykonanie. I proszę Państwa, wtedy myślimy również o naszych kotłowniach, które administruje ZUK na ulicy Zamkowej i na ulicy Młyńskiej, również przejście tego całego systemu kotłowni tradycyjnych na kotłownie gazowe, to był drugi etap. Proszę Państwa, również tutaj na spotkaniu tutaj z Wysoką Radą również proponowałem, aby również zabezpieczyć środki finansowe na przygotowanie dokumentacji drogowej. I tutaj proszę Państwa, na ulicę Młyńską tutaj dokumentacja z parkingami. Na ulicę, na Dadzewo, miejscowość Dadzewo, która ma najgorsze chyba drogi w samej miejscowości. Mamy, proszę Państwa, droga gminna w rejonie ulicy Kolejowej Polanów z ulicą Różaną i połączenie tego przedsięwzięcia właśnie z ulicą Zacisze. Ulica Przytorze i cmentarz. Jeżeli udałoby się to wykonać, kwota, którą tutaj chciałbym zaproponować, to jest 180 tysięcy przesunięć. Oczywiście te kwoty, o których mówię, 100 tysięcy, 180, one będą
będą ustalane w wyniku przetargów ogłoszonych na te przedsięwzięcia. Ile oferenci tutaj zaproponują, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale taką kwotę chciałbym tutaj zabezpieczyć na tę rzecz. Proszę Państwa, również tutaj w autopoprawce przesunięcie środków na zakup komputerów w urzędzie, tego nie zostało w tym projekcie budżetu zarezerwowane, kwota 20 tysięcy. Tradycją jest się stało, że systematycznie ten system komputerowy musimy wymieniać, bo on się zużywa. I proszę Państwa, to co tutaj nas również czeka i o czym mówiłem również tutaj na spotkaniu tutaj z Wysoką Radą, na spotkaniu wszystkich komisji, że w wyniku postępowania przetargowego na dowóz naszych uczniów do szkół kwota wynikająca z zaoferowanego przetargu jest o 126 tysięcy 30 zł większa niż mieliśmy w projekcie budżetu. Zgłosił się jeden oferent, tłoku nie ma i tutaj my go wyjścia nie mamy, bo 1 stycznia, Szanowni Państwo, zostaniemy bez dowozu dzieci. To co interesowałem się, jak to w sąsiednich gminach wychodzi podobnie, wszędzie te koszty związane z dowozami rosną. I proszę Państwa, również co chciałbym Państwu w tych przesunięciach zaproponować, to również, żeby znalazła się kwota 35 tysięcy na film promocyjny gminy Polanów, który byłby nagrywany przez cały rok i w miesiącu tam grudniu, ewentualnie tutaj pokazanie wszystkich najfajniejszych miejsc w gminie Polanów. To z tym zamiarem nosiliśmy się już dosyć długo. W związku z tym taka jest moja propozycja. Pytanie, Szanowni Państwo, skąd na to wziąć? To są przesunięcia, które chcemy zaproponować. Na spotkaniu z Państwem informowałem, że największym wydatkiem gminy Polanów to jest oświata. Tutaj po głębokiej analizie właśnie z oświaty część środków zostanie przesunięta. Zostanie przesunięta również część środków z MOPS-u, Szanowni Państwo. Tak. I pozostała kwota tych przesunięć zasili paragraf dróg, tak abyśmy byli przygotowani na ewentualne realizację tej inwestycji ulicy Różany. To są tutaj, proszę Państwa, te zmiany. Pani Skarbnik rozdała Państwu dokumenty dotyczące właśnie już tych autopoprawek. Proszę Państwa, autopoprawki to jest, musimy się tutaj poruszać w ramach istniejącego budżetu, tak aby tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa nie musiała wydawać dodatkowych opinii na temat naszego projektu budżetu, czyli kwota budżetu, którą Państwu tutaj zaproponowaliśmy, ona się nie zmieni. Dlatego tutaj bardzo proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tych zmian, o których tutaj mówiłem, tak, które były tutaj również omawiane na posiedzeniach naszej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przewodniczący obrady, ksiądz proboszcz Tarasz Bukowo, Adam Sosnowski. Bardzo serdecznie witamy księdza na obradach sesji dzisiejszej. Szanowni radni, szanowni państwo, wystąpienie pana burmistrza, sprawozdanie rozszerzymy o uchwały składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, który stanowi pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Polanów na 2019 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pani przewodnicząca Jolanta Włodarek, członkowie pan Marek Dulewicz i pan Bogusław Staszewski pozytywnie z uwagą opinię projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok. Uzasadnienie. Przeczytam uzasadnienie.
W treści artykułu 233 ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy powinien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej na podstawie artykułu 234 cytowanej ustawy. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Na podstawie artykułu 238 cytowanej ustawy projekt uchwały budżetowej jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ocena jest dokonywana z punktu widzenia jego zgodności z obowiązującym prawem pod kątem formalnym i rachunkowym. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić opinię o projekcie uchwały budżetowej Radzie przed uchwaleniem budżetu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przedłożony przez burmistrza gminy Polana w terminie określonym w artykule 230 ust. 1 w związku z artykułem 238 ustawy ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu opracowano zgodnie z postanowieniem uchwały Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu za wyjątkiem omówienia dochodów z poszczególnych źródeł wyszczególnionych w składzie w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, wydatków na cele inwestycyjne, dotacji do jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy, dotacji dla innych przedmiotów, omówienie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowanie środków budżetu w gminnym zakresie. Stanu zaawansowania rzeczowego finansowego, ogólnego kosztu inwestycji, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, omówienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych. Załączone objaśnienie nie spełniają wymogów procedur uchwalenia budżetu, są bardzo ogólnie uzasadniające przyjętych wartości, zostały ograniczone do przedstawienia wybranych wielkości budżetowych. W projekcie budżetu na 2019 rok zostały ustalone dochody w wysokości 43 441 585 zł, to jest mniejsze od 1,1% od przewidywanych wykonanych w 2018 roku. W tym dochody majątkowe w kwocie 4 188 764 zł. Wydatki w wysokości 43 168 157 zł, to jest mniejsze o 0,8% od przewidywanych wykonania w 2018 roku, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 901 300 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 237 428 zł. Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, czyli spełniony został wymóg wynikający z przepisów artykułu 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody zaplanowane w pełnej klasyfikacji budżetowej. Wydatki w załącznikach do projektu uchwały budżetowej zostały przyjęte w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Nadwyżka budżetowa ustalona w kwocie 273 428 zł ma zostać przeznaczona na spłatę zadłużenia. To zostało wskazane w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 831 888 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek. Rozchody wynoszą 4 105 316 zł i dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerwy celowych, mieszczą się w granicach określonych w przepisach artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym artykułu 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Do projektu budżetu dołączone plany wymagające szczegółowych zasad ich wykonania.
to jest dochodów z wykorzystania ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ich przeznaczenie, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami. Z załączników do projektu uchwały budżetowej wynika, że dochody z powyższych tytułów zostały w całości przeznaczone na realizację programów i zadań, co jest wymagane wskazanymi przepisami prawa. Upoważnienia do organu wykonawczego zawarte w projekcie uchwały budżetowej nie budzą zastrzeżeń. W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity na związane z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, określane cele, których mowa w artykule 89 ustawy o finansach publicznych oraz przyjęte są we właściwej wysokości. Analiza danych zawartych w projekcie uchwały w sprawie budżetu wieloletniej prognozy finansowej oraz materiałach informacyjnych wykazała spełnienie relacji, o której jest mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym uchwalenia budżetu. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia orzeczone jak w sentencji stosowanie artykułu stosowny do artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić niniejszą uchwałę opinię składu orzekającej organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego pani Jolanta Włodarek. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, jeszcze jest uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Polanów na podstawie artykułu 13 punkt 2 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i artykuł 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pani przewodnicząca Jolanta Włodarek, członkowie pan Marek Dulewicz i pan Bogusław Staszewski pozytywnie zastrzeżeniem opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. To uzasadnienie jest jeszcze tutaj dłuższe, ale jest do wglądu i do zapoznania się przez szanownych radnych. Tu nie budzi zastrzeżeń, ale jest do wglądu i można się z tą uchwałą składu orzekającego zapoznać w biurze rady. I poproszę teraz pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury, pana Daniela Wernera, o odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury dotyczącej projektu budżetu. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetowa i Infrastruktury podjęła uchwałę nr 3 łamane na 2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Polanów na 2019 rok. Na podstawie paragrafu 6 ust. 4 uchwały nr 48 łamane na 391 łamane na 10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu po rozpatrzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, skład Komisji Budżetowej i Infrastruktury Rady Miejskiej w Polanowie w osobach Daniel Wertner, przewodniczący, Jerzy Landowski, zastępca przewodniczącego, Marzena Dzierżyńska, członek, Mirosław Kajek, członek, Piotr Wodek, członek, Agnieszka Zelik, członek. Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Polanów na 2019 rok wraz z objaśnieniami. Uzasadnienie. Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2019 rok jest opracowany zgodnie z wymogami uchwały nr 48 łamane na 391 łamane na 10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku.
sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z artykułem 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw 2017 roku pozycja 2077 z późniejszymi zmianami. Zawiera stosowne objaśnienie oraz uzasadnienie. Dochody i wydatki w budżecie gminy Poland zostały ujęte z podziałem na bieżące i majątkowe. Przeprowadzona analiza dotycząca projektu budżetu gminy na 2019 rok przedstawia się następująco. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 43 441 585 zł. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 43 168 157 zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 273 428 zł ma zostać przeznaczona na spłatę zadłużenia. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 12 163 793 zł 56 groszy, co stanowi 28,08% planowanych dochodów w tym roku dochodów ogółem. Natomiast na koniec grudnia 2019 roku planowana kwota długu wynosi 11 890 365 zł 56 groszy, co stanowi 27,37% planowanych w 2019 roku dochodów ogółem. W projekcie uchwały budżetowej ujęto kwoty planowanych przychodów w wysokości 3 831 888 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek oraz plan rozchodów budżetu gminy na sumę 4 105 316 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Utworzona rezerwa ogólna i celowa budżetu nie przekracza limitu określonego w ustawie o finansach publicznych. Projekt uwzględnia wydatki inwestycyjne gminy na rok 2019. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Projekt uchwały budżetowej zawiera plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacje celowe na wydatki bieżące i majątkowe. W projekcie wyodrębniono dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, jak upoważnienie dla burmistrza Polanowa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu. Zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową. Czym zachowano relacje, o której mowa w ustawie o finansach publicznych, to jest planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym, na rachunku bieżącym. Zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik planowanej mocy spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,63% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,41%. Zachowanie tej relacji jest warunkiem prawnej możliwości uchwalenia budżetu. W projekcie uchwały budżetowej zawarto stosowne upoważnienia dla burmistrza Polanowa do zaciągania zobowiązań obciążających budżet i dokonywania zmian w budżecie. Wraz z projektem budżetu, zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych, został przedstawiony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Poland na lata 2019-2030. Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów obejmuje środki niezbędne na finansowanie zadań własnych, obligatoryjnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję panie przewodniczący za odczytanie opinii budżetowej i infrastruktury i otwieram dyskusję. Proszę o pytania do pana burmistrza, do pani skarbnik dotyczące projektu budżetu na rok 2019. Budżetu był omawiany na wszystkich komisjach Rady naszej i dlatego też jeszcze raz ponawiam pytanie, czy są pytania dotyczące budżetu na 2019 rok. Nie widzę, więc przystępujemy do już do głosowania. Uchwała nr 3/11/2018 roku w sprawie nieuchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, przyjęliśmy tą uchwałę, a więc budżet na rok 2019 jednogłośnie został uchwałą podjęty. Przeciw nikogo nie było, wstrzymujących się również też nie ma. I projekt uchwały nr 3/12/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na 2019 do 2030 roku. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały do pana burmistrza, do pani skarbnik? Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej. Za 13, przeciw nikogo nie było i wstrzymujący się również nie, a więc jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Przystępujemy do omawiania planów pracy Rady Miejskiej Polanowie na 2019 rok. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, projekt planu pracy opracowany został na początku grudnia do wglądu i do omówienia przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Ten plan pracy obejmuje wszystkie zagadnienia, które są potrzebne do funkcjonowania naszej gminy, a więc wszystkie zagadnienia dotyczące spraw infrastruktury, budżetu, spraw oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, dotyczące rozwoju gospodarczego gminy, jak również rozwoju wsi, leśnictwa, ochrony środowiska, te wszystkie zagadnienia, które są potrzebne do funkcjonowania samorządu, do funkcjonowania gminy, zostały uwzględnione w rozbiciu na poszczególne miesiące, to na cały rok 2019. Niektóre terminy obowiązujące zostały uwzględnione, musimy dotrzymywać niektórych terminów i są to zawarte w tym projekcie planu pracy. Czy są pytania dotyczące? Jeszcze się zwrócę do szanownych radnych odnośnie planu pracy. Nie widzę pytań. Przystępujemy do podjęcia uchwały, projekt uchwały nr 3/13/2018 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Polanowie na 2019 rok. Kto jest za przyjęciem tego planu? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy
zatwierdziliśmy plan pracy, podjęliśmy tą uchwałę za 13, przeciw 0, wstrzymujący się również 0 głosów. Plan pracy Komisji Stałej Rady na 2019 rok. Szanowni radni, szanowni państwo, plany pracy zostały opracowane na podstawie Komisji Stałej, zostały opracowane na podstawie planu pracy Rady Miejskiej, zostały omawiane na poszczególnych komisjach. One musiały być dostosowane do planu pracy Rady Miejskiej. I poszczególne komisje uwzględniły w tych planach pracy te zagadnienia, o których mówi się w tych komisjach i które są w kompetencji tych komisji. Czy są pytania dotyczące planów pracy poszczególnych komisji? Nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady na 2019 rok. Projekt uchwały nr 3/14/2018 roku w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej Polanowej na 2019 rok. A więc to są plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skargi Wniosków, Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Kto, szanowny radny, za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie zatwierdziliśmy plany pracy, za 13, przeciw nikogo nie było, oraz wstrzymujących się również głosów szanownych radnych też nie było. Czy ktoś z zewnątrz jest i chciałby zabrać głos w wystąpieniach obywatelskich? Nie widzę. Szanowni radni, ja tylko złożę informację dotyczącą interpelacji. Płynęła jedna interpelacja od pana radnego Romana Margiewskiego. Niniejszym składem interpelacji w sprawie podjęcia przez Urząd Miejski w Polanowie zdecydowanych działań odnośnie przydziału mieszkania socjalnego w tzw. rencistówce przebywającemu w naszej miejscowości Bogdanowy Łysko osobie bezdomnej koczującej w opuszczonym budynku, pustostanie, który to pustostan jest własnością gminy. Jest tu uzasadnienie. Ja to przekazuję tę interpelację pani radnej na ręce pana burmistrza. Zwracam się do państwa sołtysów. Proszę o pytania, zapytania do pana burmistrza. Tak, pan sołtys, proszę o chwilkę, proszę. Ja mam tylko jedno krótkie pytanko, bo na początku listopada pisałem do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o wycięcie jednego drzewa. Super, dziękuję. I oni powiedzieli, że sprawę skierują do gminy i pytanie, czy może państwo jakieś takie pismo dostali odnośnie wycięcia jednego drzewa w paśmie drogowym przy wjeździe do Tartaku na teren pałacu, czy tam jak to zwołą partię. I pytanie, czy takie po prostu pismo przyszło do państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze inne zapytanie. Pan sołtys Goła Góra, proszę, pan Czesław, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja tak jeszcze na koniec roku chcę przypomnienia. Co mnie niepokoi bardzo, właśnie to tutaj mówiliśmy dużo w budżecie o drogach, właśnie ta nasza droga, a właściwie ten stan nie do końca wyjaśniony własności drogi, no i oczywiście stan techniczny drogi, tak żeby mieć to na uwadze, bo przyjdzie wiosna. Teraz już w tej chwili ta droga też zaczyna przypominać taki stan przed remontem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo to jest jeden. Pani Ewa, proszę bardzo. Dobry wszystkim. Ja tylko mam takie prośby do wszystkich sołtysów, że dnia 16 lutego będą rozgrywki w turnieju piłki halowej. I proszę o zwracanie drużyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z szanownych wiosłowy sobie jeszcze z zapytaniami, wnioskami? Nie widzę. Przystępujemy już do podejmowania uchwał. Są w części budżetowe uchwały. Projekt uchwały nr 3/15/2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu budżetu do pana burmistrza? Nie widzę i bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Pracy o opinię dotyczące projektów uchwał. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury wydaje opinie pozytywne dla wszystkich uchwał, a więc numer 3/15/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok, numer 3/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu gminy Polanów instrumentem płatniczym, numer 3/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gminy w zakresie dożywienia, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Numer 3/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Numer 3/19/18 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Numer 3/20/18 w sprawie zmiany programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz uchwała numer 3/2021/18 w sprawie ustalenia wysokości diety lat na poród sukcesu. Wszystkie są pozytywne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania nad projektami uchwały. To opinie pozytywne mamy od pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej i rozpoczniemy od projektu uchwały numer 3/15/2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 3/16/2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu gminy Polanów instrumentem płatniczym. Pytania czy są dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 3/17/2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Projekt uchwały nr 3/18/2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierającym celów gminy w zakresie pożywiania posiłek w szkole w domu na lata 19-24. Czy są pytania? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 3/19/2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Taki program musimy przyjąć. Pytania od szanownych radnych? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie również podjęliśmy uchwałę, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 3/20/2018 roku w sprawie zmiany programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Czy ktoś szanowny radny chciałby również zapytać się w kwestii tego projektu uchwały? Nie widzę pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie uchwała została podjęta, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 3/21/2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety radnych oraz sołtysów. Czy są pytania? Nie widzę również pytań dotyczących tego projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie została podjęta uchwała, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o odpowiedzi na zapytanie sołtysów. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zapytanie głównie pana sołtysa, pana Mateusza Lubińskiego, mam prośbę, żeby tutaj w tym referacie rolnictwa o pana Wody zapytać, dlatego że nie pamiętam, kiedy podań odnośnie wycinki drzew wpływa sporo. Być może, że wpłynęło i jest załatwione, ale tutaj po sesji możemy to ustalić. Jeżeli chodzi o drugą interpelację pana sołtysa Czesława Stanisławskiego odnośnie droga do Gołej Góry, oczywiście pamiętam o tym. Myślę, że tutaj jesteśmy na dobrej drodze, aby pewne rzeczy sobie wzajemnie wyjaśnić. Na pewno będzie pan tutaj pierwszy wiedział, jak ten temat zostanie załatwiony. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, szanowni państwo, obrady trzeciej sesji dobiegają końca, ale potem jeszcze mamy po przerwie część uroczystą sesji, na którą serdecznie zapraszam. Będzie przedstawienie tylkowe, no i zrobimy sobie noworoczne życzenia, ale porządek trzeciej sesji Rady Miejskiej w oficjalnej sesji został wyczerpany. Obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej uważam za zamknięte. Serdecznie dziękuję panom burmistrzom, panu skarbnik, szanownym gościom, zaproszonym panom radnym powiatowym, państwa dyrektorom, radnym, sołtysom, panią z obsługi, państwu też pan Krzysiek i pan Danili. I zapraszam na część